Trzymajcie, kochani! Trzymajcie się ciepło! Podczas ostatniej wyprawy Hugo przygotował swoją łódź i zostawiwszy brzegi magicznego lasu troli, odpłynął w stronę zachodzącego słońca. Miała to być naprawdę wyjątkowa podróż. Zza horyzontu wyłoniła się tajemnicza wyspa spowita gęstą mgłą. Na plaży nie było żywego ducha. Ej ho, ta wyspa wygląda bardzo tajemniczo! Wielką maczetą musiał wycinać sobie drogę przez dziewiczy las. Właśnie dlatego nie lubię sałatek z zieleniny. Wyspa zamieszkana była przez dziwny lud czcicieli rogu, kawachów. Witajcie, szanowni czciciele rogu! Kawachowie oszaleli z radości, gdy tylko dostrzegli jego rog. Niezwłocznie posadzili Hugo na tronie. Zasiadł na nim i poczuł się jak prawdziwy król. Jednak pewnego dnia Hugo stwierdził, że czas wracać do domu. Żegnajcie! Dziękuję za wszystko! Ale to nie było takie proste. W rzeczywistości kawachowie wcale nie zamierzali go wypuścić. Jednak gdy słońce zaszło, a bawoły pasły się spokojnie, Hugo wpadł na pewien pomysł. Dalej! Znikajmy! Chciał uciec.